Siemaneczko, z tej strony wita was Ryoko. Ten odcinek, czyli kolejny odcinek z zakupów w Item Shopie. Więc idziemy po kolejną pozycję. Mamy zaklęte pudełko doświadczenia. Zawiera losowy limit podwyższający maksymalną granicę zdobywanego doświadczenia, czyli limit 300, 400 lub 500. Bierzemy sobie go do koszyczka. Kupujemy. Bierzemy. I po otworzeniu tego da nam jeden z trzech limitów. I zaraz wam wytłumaczę mniej więcej na czym to polega. Mamy trzy setę, tak, dobra. Więc podejdziemy sobie do magazynu na szybko. No troszkę wolno mi ta postać biega, ale nie mam żadnych buffów, nie mam niczego, to jest czyste chodzenie bez niczego. Tutaj widać buff podnoszący prędkość poruszania się. Czy mamy coś na expa? W tym momencie aktualnie nie posiadam, ponieważ mam tu maksymalny level, więc zobaczymy co mamy w magazynie. Ale ogólnie rzecz biorąc, żaden czas podziemia nie wlicza się w limity, więc mamy, dajmy na to, 100%, to jest to ile bierzemy za danego moba. I na przykład używamy takiego limitu podczas eventu, gdzie jest na przykład dwa razy więcej expa. To się tam chyba z tego co pamiętam nie wliczało, ale właśnie rzeczy podwyższające typu, o tutaj mamy, podwyższa zdobywane doświadczenie 2,5 raza przez godzinę. Nie wiem czy dobrze to mówię, 2,5 raza, nie wiem jak to się odmienia, ale zobaczymy sobie. Ja zazwyczaj tych lili nie używam, ale w sumie też można je użyć jak ktoś ma, bo ich nie można przerzucać. Ale na przykład taka eska czterokrotnie podwyższa, ją można używać, ona się tam w to nie wliczała z tego co dobrze pamiętam. O, ale tutaj mamy 500% expa, podstawa plus 400% przez godzinę, nie potrzeba żadnych przedmiotów lub eventów, dobra. A nie, eventy się wliczały, więc jak jest event razy, dajmy na to 100% expa, to już mamy tego expa 200. No to tu już możemy jeszcze sobie dorzucić jakąś, nie wiem, tygrysią lilię albo zwykłą platynową tygrysią lilię i to nam w zupełności wystarcza. Zawsze tam można dorzucić jakąś eskę. No tych limitów mam, kurde, 28. Na punkt umiejętności też mam 2. O, tutaj mamy. Ale na przykład do 300 dorzuciłbym taką zwykłą lilię z pudełka. Ona dwukrotnie dodaje expa, no i jakieś tam jeszcze dodatkowo rulony na expa, o, rulon doświadczenia. Te dwie rzeczy bym rzucił i to już macie 300%. Ewentualnie jeszcze mały eliksir doświadczenia, więc to na tyle. Z tym bym expił, nie? Ja zawsze używałem 500-ek, 300-ki to tak jakoś słabo mi szły, ale zmagazynuję sobie to. Po co ja to mam trzymać? Jak widzicie tutaj jakieś oko Saurona, jakiś oko Saurona za mną biega. Z gildii Symetria, czyli no w sumie zaprzyjaźnionej dla mnie gildii. O, Bergaria jeszcze gra, o kurde. Przypominam, że gra jest z 2007 roku, a popatrzcie, mamy 2023 prawie i gra żyje, ma się świetnie. Oczywiście ostatnio były jakieś zmiany, jak ja jeszcze grałem, łączyli serwery, więc nazwa się zmieniła na Eld... Chyba nie umiem nawet tego przeczytać, nie? No, ale łączyli te serwery i tutaj właśnie niki można było sobie pozmieniać. Ceny widzę tak troszkę spadły. O, sznur 15%, ja mam ile? 16, mam lepszy. O, taka tygrysia lilia na 3 godziny daje 100% expa, więc za 90 kaka, czyli milionów, można sobie normalnie ją kupić. W sumie
Tanioszka, 5 sztuk ziomuś posiada. Ale to zawsze daje 100% więcej, nie? Więc do tego limitu jeszcze by coś... Coś by się przydało, jakiś event, jakieś eski albo coś. Tutaj zwierzaki koleś może... dać. Jest tu, o, na przykład taki arbuz 20% daje. Na 10 minut. O, jest! Podwyższa zdobyte doświadczenie. Lek doświadczenia, tego zawsze używałem. Więc taką platynową lilię i taki lek doświadczenia plus rulony doświadczenia do 300, myślę, że byłoby naprawdę git. Nie wiem w sumie jak jest teraz, jak to jest liczone. No i eski chyba się w to nie wliczają. Więc tego to wam nie powiem. Ja jak spiłem na tej platynowej bez rulonów, a jak już musiałem rulon użyć, to zawsze dawałem wszystko co miałem, nie? Wszystko ładowałem co miałem, jakieś tam, ale wszystko naraz. Wszystko naraz musicie mieć odpalone. I wtedy to fajnie działa. Więc co, ja kończę ten odcinek. Dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się, piąteczka dla was. Wpadajcie na mojego Discorda, Instagrama. Wszystko będziecie mieli tam na dole w opisie. Na mojego Twitcha, gdzie streamuję w każdą sobotę i niedzielę. Czasem zdarzy się też w tygodniu. Więc na Discordzie wszystko jest opisane, tam też są luźne rozmowy. Za niedługo prawdopodobnie jeszcze ruszy reaktywowana moja stronka na Facebooku, więc też wszystko będzie na Discordzie. Ogólnie jak wchodzicie na mojego Discorda, to tam wszystko jest. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Miłego dnia lub wieczora, nie wiem kiedy to oglądacie. Jeżeli chcecie zostać moim patronem, to zapraszam na mojego Patronite'a. Trzymajcie się i nara!